Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszej kolejnej lekcji. Dzisiaj nauczymy Was drugiego, trudniejszego, ale i szybszego sposobu zawinięcia joja nieresponsywnego. Jeśli w ogóle nie umiecie zawijać joja nieresponsywnego, linki gdzieś tutaj do naszego filmu, tam będzie opisany najprostszy sposób, natomiast teraz pokażemy Wam bardziej zaawansowany i dużo szybszy. Wygląda mniej więcej tak. Właściwie po pierwszym etapie, który składa się z nadaniu pędu jojo, reszta idzie tak samo, jak w filmiku wspomnianym wcześniej. Jak to wygląda od boku? Jedyna rzecz, którą musicie pamiętać, aby to wykonać, to nadanie pędu, zawinięcie wokół palca. Warto nadmienić, że zasady są przy trafianiu sznurek są takie same, jak przy splocie pojedynczym. Czyli jeśli podujemy, to znaczy, że nasza ręka dominująca nie jest idealnie nad ręką niedominującą, przy której będzie się obijać jojo. Także jeśli podujecie, pokażę Wam z tej strony, jeśli podujecie w ten sposób, to znaczy, że odsuwacie rękę w jedną albo w drugą stronę, podczas gdy ta ręka jest w innym miejscu. I to zawsze będzie oznaczało pudło. Nieważne, ile byście się męczyli. To by było na tyle, jeśli chodzi o najszybszy sposób zawinięcia. Dobrze by było, żebyście go opanowali perfekcyjnie. Jest to bardzo efektowne i dla Ciebie, i dla widowni. A my zobaczymy się już w następnej lekcji niedługo. Do zobaczenia! Na nic nie, nigdzie się nie śpieszę, będę czekał. Będę podróbka wtedy. Go. Staram się. Cześć.